Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Genshinka na kanale. Ogólnie robię małe przygotowania, także nagrałem ten film w złej kolejności, on opublikowany zostanie dzisiaj, to jest we wtorek, 16 kwietnia. A zagrywam go ze sporym tak naprawdę opóźnieniem, bo jest już 18, czyli kiedy powinien być już pół godziny na YouTubie, a mam nagrane co innego niż na jutro. Śmiesznie trochę. To wyszło? Ogólnie dzisiaj będzie głaskanie kotów i ogólnie moje odczucia odnośnie tego eventu, ponieważ przeszedłem go już na Alcie podczas livestreama. No i że tak powiem, no będę powtarzał czynności i powiem szczerze, że ten event no nie porwał, nie? Event nie porwał, ale na pewno jest jedna dobra rzecz, że jestem na złym koncie. Dobrze, a więc jestem już na właściwym koncie, na którym koty nie zostały wygłaskane. No chciałbym ogólnie powiedzieć tak, że przede wszystkim ten event ma to do siebie, że jest tutaj parę elementów, które jednak okazały się dość spoko. Przede wszystkim myślę, że nagrody są tutaj w miarę dobrze zbalansowane, jeśli chodzi o to, jakie są nagrody, do jakiego czasu potrzebnego, żeby je uzyskać, no i to tyle. Znaczy, jest jedną dobrą rzeczą, jeszcze jest to związane to, że przyszły tutaj postacie poniekąd stare, jeżeli ktoś lubi Mondstadt, te klimaty i tak dalej, na pewno jest zadowolony. Dobre jest to, że nie ma tutaj żadnych, tak powiem, nowych postaci, czyli z nowych regionów, więc jest to event dobry dla graczy też, dla graczy, którzy, że tak powiem, dopiero zaczynają swoją przygodę, ponieważ nie dostają nic, że tak powiem, ich nie ominie, jeśli o to chodzi. Więc to jest na pewno dobre. Mam tutaj Fish, Lmone, Albedo, Amber i więcej nie pamiętam. Dobra, kot, który lubi go, że jak się go głaszcze po ogonie, to jest ciekawe. Ogólnie, postrzeżenie. Plus 20 i jeszcze plus 10. Nice. I za uchem jeszcze. Kot wygłaskany. No i teraz pokazuje się Amber, jest Amber, jest Mona. Ta minigierka przede wszystkim z tym układaniem tych itemów jest strasznie mi się wydaje na hama wciśnięta, jakbym miał to określić. Coś mi w niej nie pasuje i tylko... A no tak, jest totalnie niepotrzebna. I nie wiem w ogóle, jakby po co to stworzyli, ten element. Jeśli chodzi o element głaskania, to też jest taki... No, powiedzmy. Powiedzmy, że ujdzie, da się kota pogłaskać. Poza tym, że jest to klikanie tylko. I ostatnio się nie określiłem, o co mi chodziło z tym, że jest to niewystarczające. Przede wszystkim chodziło mi, że to będzie bardziej oparte na jakieś... Łódkaj tam. Jakieś ruchy właśnie myszką, że trzeba będzie tam wolniej, szybciej, coś tam ten. A niekoniecznie, że będzie to taki kliknij w dane miejsce. Więc jeśli o to chodzi, to to jest takie dziwne. Ale strasznie... Łódkaj już tam, nie denerwuj się. Strasznie mi się podobają edyty, że jest jakaś kurde, nie wiem... Lady Furina z kocimi łóżkami, czy też Lynette po prostu na miejsce tego kota. To jest według mnie świetne. To jest świetne, no i to w sumie to tyle, nie? Także event taki... No powiem, że coś tam zrobili, nie? Za topowego, żebym uznał? Ujdzie, nie? No, mówię, no tylko najgorsze jest to, że no... Z całego tego petowania tych kotów to... Chodzi o to, żeby poklikać parę razy w te same miejsce, co no niekoniecznie spełniać wymagania eventu. No i jak na zakończenie patcha 4.5 to pokazuje po prostu, myślę, że jaki ten patch tak naprawdę był. Był taki, no, średni na koniec dnia. O, jest Razor jeszcze. No i że tak powiem, no, typowy Genshin, nie? Jakby odebrać Primo i wyjść. I tutaj myślę, że Hoyo dużo na tym w oczach takich starych graczy traci, ponieważ no... Poza ładnymi animacjami i fajnie, że kotek jest głaskany, to no, miał niby to oferować podstawowo, ten event, ale no, jest to po najmniejszej linii oporu, nie? A jeszcze tak teraz mi się przypomniało, że ten pasek, nie? To mi się tak teraz skojarzył z tymi najgorszymi grami, kurde, na Steamie, z tymi dating simulatorami, że musiałeś to uzupełniać, kurde, jakoś tak to mi się skojarzyło za czasów... Uś, ty! A bym go zdzieli, jak tak mnie robi, nie? Od komputerowy. Jak się w gimnazjum się pobierało, bo jeszcze wtedy na Steamie nie było możliwości tego, żeby jakieś dating simulatory poważne były, tylko były właśnie te bazowe jakby, wszystkie. Więc z tym mi się to kojarzy, no nie powiecie, że nie. Na jednym, za drugim. No jest to głaskanie kotów, nie? No jest. Także no wielkie czekanie na, że tak powiem, na Arlecchino. Banner, quest, w ogóle wszystko. I możecie napisać w komentarzu, czy chcielibyście, żebym zrobił po prostu jakieś podsumowanie tych questów. Oczywiście po mojemu w wersji minimalistycznym, bo jak wiecie, ja się do lorowych rzeczy, do opowiadania, no tak, no zbytnio nie nadaję, ale tak minimalnie podsumować, czy mi się podobało, co jakieś szczegóły wyłapałem, to mógłbym powiedzieć, bo też te daily, zwłaszcza teraz w najbliższych dniach, będzie wypełnione tą minigierką. Dobra, teraz a nie, to nie jest Albedo. Mutanta od Albedo do wygłaskania.
Dobra, dawaj. Kot mutant po Upper Flower Soku. Nie powiem. Jest to upierdliwe. Jak coś, to pattern to jest... A, nie pokazałem. Pattern na pewno się na YouTubie znajdziecie. No, straszne rzeczy, co się dzieją. Gikałem to, muszę powiedzieć, że w maksymalnym skupieniu, jakim mogłem. No i było ciężko, ale mamy kota, który nie lubi nic ogólnie i szybko ucieka. Ubiegł od razu. Zabiłem to samo, co za pierwszym razem, nie? Jestem ciekaw, co powiem, jakie będą eventy w 4.6. Na szczęście w 4.6 mamy troszeczkę lore, także nie jesteśmy ograniczeni do eventów. To jest chyba najlepsza z wiadomości, jaka jest na przyszły patch, bo inaczej to ciężko byłoby wyrobić. Że trudność taka sobie, no trochę na wyczucie, ale nie za dużo. Zrobić, odebrać, no i tyle, nie? Takie, że tak powiem. Także przeskipuję ten dialog i przedstawię plan na wishowanie. Dobrze, udało mi się dojść na koniec tego dialogu, także jeszcze jedna rzecz mi się w ogóle przypomniała. Jak pojawił się Albedo, że no kurde, Albedo i Diona są w odwrotnych eventach, kurde. Hojo zrobiło na odwrót tutaj w tym wypadku, muszę przyznać, że zgodzę się z tą teorią, że było na odwrót robione. Ponieważ no jak nic, jednak Diona do tego eventu by według mnie troszeczkę bardziej pasowała. Tak samo do eventu z podkami bardziej pasowałby Albedo, ale zrobili jak zrobili. Ważne, że Primo umieścili, a odnośnie Primogemu, z Primogemem nieustannie wiąże się jedna rzecz, jest to wishowanie. Ogólnie pojawiły się dwie postacie, które chcę wishować, że tak powiem, w przyszłym patchu, a tak nawet, że tak powiem, w przyszłej, pierwszej połowie patcha. Osoby, które oglądają ten kanał na bieżąco, będą wiedziały, że chodzi mi o Liniego i o Arlecchino. I mam malusi dylemat. Po kogo i kiedy? Ponieważ, no, nie chciałbym rzucać dwóch wishowań w tym samym tempie, że tak powiem, na przykład dzień po dniu. Bo to by było troszeczkę, trochę byłby przesyt, też ja nie chciałbym w tym samym dniu wishować. I tutaj myślę nad tym, żeby zrobić mniej więcej kilka dni delayu między wishowaniem jednym i drugim. I najpierw pójść po Arlecchino, ponieważ, no, Arlecchino, nowe itemy, będę miał, że tak powiem, co robić na live'ach. A potem po jakichś paru dniach, powiedzmy po tygodniu, zrobić wishowanie na Liniego. Oczywiście wishowanie na Liniego będzie to wishowanie po konstelacji, ponieważ Liniego, jak możecie się przekonać, mam. I jeśli chodzi o Liniego, to ilość wishy, jaką będę miał na niego, się zrymowało, mój kolego. Nie stał już tutaj zaokrąglając to, bo zaraz mi Primo jakieś na 40 Primo powinno wpaść, jest to ponad 300 wishy. Liniego obecnie mam na C2, nie mam żadnego łuku, ale nie mam żadnego jego łuku. Nie mam jego łuku, ale za to mam nadzieję, że dostanę konstelacji jak najwięcej, no i że ta gra nie będzie we mnie wyciskała, tak jak to zrobiła na banerze z Juwiletem czy Furiną. Jutro na kanale pojawi się Abyss, który w ogóle zaraz lecę nagrywać. Pojutrze pojawi się Teyvat Fair i przechodzenie tego evenciku, kurde, przeglądarkowo-platformówkowego, który jest, kurde, ciężki, dlatego ten odcinek tak późno się pojawił, ponieważ miałem lekkie problemy, żeby go nagrać i żeby mi się to wszystko ładnie udawało. Także ja lecę, trzymajcie się i na razie, hej pa, cześć! No i przez to, że odcinki nagrywane są z zapasem, to mam nadzieję, że pojawią się one na czas.